Zbawienie dusz jest najwyższym prawem Kościoła, przypomniał papież uczestnikom kursu formacyjnego Trybunału Roty Rzymskiej o nowych normach procesu w sprawach małżeńskich. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że wielu wiernych cierpi z powodu rozpadu swego małżeństwa i często dręczy ich wątpliwość, czy było ono ważne. W licznych przypadkach mieli oni trudności z dostępem do kościelnych struktur prawnych i odczuwali potrzebę uproszczenia stosowanych tam procedur postępowania. Kościół, kierowany miłością i miłosierdziem oraz refleksją opartą na doświadczeniu, wyszedł im naprzeciw, wydając 15 sierpnia ubiegłego roku dokumenty Mitis Iudex Dominus Jesus i Mitis et Misericors Jesus, które wymagały prawie rocznej pracy specjalnej komisji, powiedział Franciszek. Ich cel jest przede wszystkim duszpasterski, ukazać troskę Kościoła o wiernych, którzy oczekują na zweryfikowanie w krótkim czasie ich sytuacji małżeńskiej. Kościół jest matką i pragnie ukazywać wszystkim oblicze Boga wiernego swej miłości, miłosiernego, zawsze umiejącego przywracać siły i nadzieję, mówił papież. Tym, na czym najbardziej nam zależy, gdy chodzi o rozwiedzionych żyjących w nowym związku, jest ich uczestnictwo w kościelnej wspólnocie. Jednak kiedy zajmujemy się ranami proszących o ustalenie prawdy co do ich małżeństwa, które się rozpadło, to równocześnie patrzymy z podziwem na tych, co również w trudnych warunkach pozostają wierni więzi sakramentalnej. Tym świadkom wiernej miłości małżeńskiej należy dodawać otuchy i wskazywać ich jako przykład do naśladowania, powiedział papież.